52 lata temu na ulicach Gdyni przelana została krew niewinnych. Do spieszących do swych codziennych zajęć robotników, stoczniowców, portowców, uczniów strzelało wojsko i milicja. Zginęli, bo mieli odwagę upomnieć się o prawo do życia, wolności i godności. Ofiara niewinnych. Ta ofiara zbudowała drogę do wolnej Polski. Zaledwie po 10 latach robotnicy, także w gdyńskich zakładach pracy, mając świadomość, do czego zdolna jest komunistyczna władza, mając żywo w pamięci ofiarę grudnia roku 70, mieli odwagę zaprotestować. Tak rodziła się Solidarność, tak rodziła się droga do wolnej Polski. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Anna Zielińska.